Oceniamy to pierwsze półrocze jako udane, bo udało nam się zakontraktować ponad 1080 lokali. Jednocześnie podpisaliśmy ponad 1200 umów deweloperskich. Jeżeli chodzi o wyniki finansowe, no to można powiedzieć, że się rozgrzewamy w pierwszym półroczu. W naszym, naszej branży wyniki są uznawane w momencie, w momencie przekazywania lokali klientom. W pierwszym półroczu przekazaliśmy niecałe 800 lokali, natomiast gro przekazań spodziewamy się w drugim półroczu i, to, i łączna liczba, którą szacujemy, jest na poziomie ponad 3000 lokali za cały rok. Przychody, które wypracowaliśmy w tym pierwszym półroczu, wynoszą prawie 370 milionów. I to, co jest ważne, no w dzisiejszych czasach dobra, dobra sytuacja gotówkowa czyli ponad 400 milionów złotych mieliśmy na na kontach. To jest bardzo dobrym tutaj wymiernikiem płynności firmy. Rynek oczywiście nie jest dzisiaj łatwy. Część klientów została odcięta od finansowania hipotecznego. No, dzisiaj trudno uzyskać zdolność kredytową. Natomiast no, bazujemy przede wszystkim dzisiaj na klientach gotówkowych, no, którzy traktują też zakup mieszkania jako potencjalną ucieczkę od, od inflacji. No i też oczywiście część klientów też kupuje w na własne potrzeby, natomiast faktycznie dzisiaj można powiedzieć, że rynek dominuje, rynek klienta gotówkowego. Co do, co do perspektyw Robyga. Ogłaszaliśmy jakiś czas temu o zmianie akcjonariusza i zmianie strategii, w której mieliśmy zacząć budowę mieszkania w wynajem. Obecnie sytuacja się nieco zmieniła. Wracamy do. Do korzeni i do takiej działalności Robyga, jaką, jaką Państwo znają, czyli sprzedaż mieszkań dla klientów, przede wszystkim indywidualnych. Natomiast co do najmu i segmentu PRS, na razie działalność w tym zakresie zostaje, zostaje wstrzymana. Oczywiście, jeżeli pojawią się w przyszłości potrzeby wybudowania pakietów mieszkań dla naszego akcjonariusza, jesteśmy gotowi to zrobić na rynkach rynkowych. Natomiast póki co skupiamy się dzisiaj na na tradycyjnej sprzedaży mieszkań klientom indywidualnym. Obecnie, e, obecnie planujemy sprzedać około 2200 lokali za ten rok, natomiast zakładamy. Zwiększenie, zwiększenie sprzedaży w kolejnych latach. E, Ważnym też aspektem jest polityka dzisiaj inwestycyjna, e, jeżeli chodzi o zakupy nowych gruntów. Ten rok traktujemy nieco ulgowo, jeżeli chodzi o zakupy, kumuluje, przede wszystkim koncentrujemy się na na akumulacji u tak, żeby faktycznie być przygotowanym na trudniejsze czasy. Mamy bardzo duży bank Ziemi, także ten rok przerwy w zakupach nie powinien negatywnie wpłynąć na funkcjonowanie firmy.